I moi drodzy, witam was w końcu kłusenia, zostajemy w Assassin's Creed Valhalla. A dzisiaj jednak wchodzimy do Winchester od północy. Dlatego cóż, że wtedy będzie chyba jednak korzystnie, po prostu pokryjemy w ten sposób więcej aktywności raczej. Czy to już później nie będziemy musieli się nigdzie właściwie wracać. A to tutaj będzie baza wypadowa na punkcie synchronizacyjnym, który się może później przydać. A co, go ruszajmy i zaczniemy sobie od opali. No bo w sumie czemu nie? Oczywiście na pale nie są jakiegokolwiek sposobu obowiązkowe. Jednakże no z całą pewnością, jeżeli ktoś ma legalną wersję, gdy ktoś nie sklakował, nie spiracił, ma dostęp do Ubi, to jak najbardziej może to wykorzystać, by coś ładnego kupić, jakąś dekorację, tatuaż ewentualnie, czy czego sobie życzy. W ten sposób chociaż się dowie, jak to opale. W razie gdyby nie chciało się szukać, po prostu zniknęły, no można w miarę możliwości szybko i sprawnie zdobyć, tak? Tu sobie wejdziemy później. Jeszcze jest jeszcze szybka podróż, wiecie, to może. Chociaż nie, ruszamy tutaj. A co? To nie będę chciał tego specjalnie przyspieszać, chodzi o fabułę. Ale oczywiście, no, koniec końców musimy się tutaj tym wszystkim ładnie zająć, tak? Zamiast pod uwagę fakt, że mam około 10% zawartości jeszcze do obejrzenia, w tym na jest rzeczne, bo to raczej nam wiele specjalnie nie pozostało. A jeszcze chcę wam pokazać, gdzie można zdobyć parę ładnych rzeczy. Po prostu, żebyście wiedzieli, że dobra, to się robi tak i tak. I teraz też oczywiście, no kto sobie w ogóle w ten wróglowy jeszcze pewno go ukończyliście nie raz, nie dwa. Mam ktoś jeszcze być może w ogóle z typu na samym początku, nie wiadomo. A to są taka no, drobna pomoc, żebyście no jednak nie mieli jakichś problemów, cienia wątpliwości, czy czego innegokolwiek, jak należy coś wykonać. No dobra, jest jakaś wioska. I tu jest też tatuaż. No, w górę. Okej, to musi być w tych słupkach, nie ma opcji nawet. Ja jednak o tym często wiecie, no, no nie przyjmuję, to tak musi pójść. Dobra, Ejwo, doduszamy na to. Ach. I trzymam, że Ejwa, czy pokażesz, że tu możesz ładnie skoczyć samodzielnie, że nie trzeba cię cały czas na przykład prowadzić, ale jednak widzę, że no trochę żyłem w błędzie, byłem trochę naiwny. No ale trudno się mówi, że w sumie zobaczcie, jak to można w miarę szybko zdobyć, tak? Tak, rzeczywiście, no to jest do zdobycia i nie ma z tym najmniejszego problemu. Nawet jak sobie tutaj zajdziecie, to wiecie, że tędy iść. A my sobie zgadniemy ten opal jeszcze. Tylko tak, tutaj została na pewno pomoc terenu. I ja się zastanawiam, czy tutaj będzie coś jeszcze zaimplementowane, czy może jednak nie. Chociaż no, słuchajcie, kto wie, to trzeba szukać, tak? Też wziąłem sobie tą część, ponieważ to jest jednak mniej przystępna w moim odczuciu lokalizacja. A tu są jeszcze dwa skarby. No to zgadniemy, nie ma problemu. Tutaj coś jeszcze jest? Chyba nie. Dobrze, więc wracajmy się. I to zdobymy, czy sam wrócimy do tego wesołego fortu. Czy czymkolwiek to będzie wieje, co tam widzimy. I tam też Ejwa teraz wejdzie i nadrobi zamieszania. Ale najpierw tutaj jednak liczę, że tu nikogo nie będę musiał obijać, czy coś innego. Po to, żeby po prostu zdobyć to, co
Eyeboardowi się mniej lub bardziej należy. No mówmy się mniej jednak, ale... I tak myślimy, bo po prostu, bo można, po prostu nie ma z tego żadnych konsekwencji. To jest pierwsze. I drugie jest tam, tak? W tym domu. A i zobaczcie. Trochę chyba zabezpieczone, ale... No od biedy jak cię mogę. Musimy sobie kąt ustawić. Chyba, że to po prostu już wzięło i grzmotło. O, jednak trafisz od razu. Myślę, że jednak nie. Ale się okazało, że jednak tak. Dobra, i teraz tak, kto będzie oparł, tam sobie ruszymy. I pójdziemy tutaj spokojnie na północ, po prostu będziemy to wszystko ładnie zbierać. Tak, będziemy taką falą, która się przetacza przez krainę i bezlitośnie wszystko zgadnia, eliminuje, rozwiązuje. Jaki tam będzie standardzik. Dobrze, tutaj trzeba się stawić na walkę, może w końcu na jakieś bogactwo. Chociaż jesteśmy tutaj niecałe 5 minut, myślę, i już myślimy o bogactwach. Ale tak, no w sumie o czymś myśleć by wypadało. Jeszcze we mnie jakiś łoś wbiegł, czy inny jeleń. Ale ważne, że obie strony wyszły z tego bez szwanku, a nawet 3 strony, bo jeszcze koń... Ten tutaj, no, zamyślony zwierzak i Eyeboard przecież, tak? Czyli jeszcze jeździec. Dobra, i my tam wchodzimy, bo sobie za wszystko tutaj ładnie zbieramy. Tylko w sumie... Patrz, jakie to jest duże, to może być coś tutaj fabularnie powiązanego. A jeżeli tak, to sobie tutaj najwyżej sobie wrócimy. Już będzie spokój z czyszczeniem tej konkretnej lokalizacji. Bo to też jednak no, ważne jest, żeby z tytułu tego, że eksplodujemy sobie wszystko, ładnie czyścimy, po prostu żeby z tego mieć korzyści, tak? Możliwie jak największe. No tutaj musimy wejść. A ty co z tym młotem? Na mnie idziesz, co? No jeszcze raz, co podami? No z tego przyjemności ich na pewno nie odczuł nasz przyjaciel. Nie doszło czas na przyjaciel, ale jednak. I to było podobnie, podejrzewam. Wejście jest tu. Jak ja cię nie zauważyłem? Dobra, do dwóch. Trzech wyeliminowanych. Bardzo łatwo. Weź to sobie otwórz. I to będzie chyba jednak tędy. A nawet chyba na pewno. Idź ode mnie. Tu nie masz czego szukać. Zabarykadowane drzwi, tak? Kurczę, no ciekawie. To jest w pobliżu. A za bardzo... Jak to mamy wejść, ja nie wiem. Ale patrzcie, jak przyszło do nas, no. Swoje trzeba podobać się na pewno. Otruszającym. Tu liczyłem, że wejdzie jeszcze nam pasek adrenaliny, ale jednak nie. Szkoda. Ale nie zawsze wszystko wychodzi.
To teraz może się uda? Uda się to jeszcze jak, ale teraz właśnie. Z tego to ominąłem. Czego nie zauważyliśmy? A gdzie uciekasz? A tu jeszcze balisty mają, o kurcze. No to nie powiem, są całkiem nieźle przygotowani, żeby odeprzeć atak. Tylko że na Eivora są jednak nie przygotowani. I to chociaż takie pocieszenie. A to jeszcze właśnie knuje, którędy można by tutaj wejść. Po prostu na górę przeskoczyć, ale to mi, wiecie co, za bardzo nic z tego głowy nie przychodzi. Tutaj po prostu wszystko wydaje się być zabunkrowane. I tak właściwie teraz nie ma za bardzo jak uderzyć. A tutaj to przejście. No też takie mało szczęśliwe, ale czekajcie, czekajcie. A gdyby... Cicho bądź. Nie. Nie, Eivor, ty chyba jednak się złap. To jednak jest wytrzymalsze niż przypuszczałem. No co, myślałem, że te deski być może uda się zniszczyć. Ale jednak... Jednak się nie da ich zniszczyć. Chyba tam co było? A, drzwi zabarykadowane, no właśnie. Cicho, chłopie. Jak tam jest barykada... No to w sumie... I teraz wszystko się układa w jedną całość spójną, tak? Eivor, do góry. Tutaj nie domakuj. O właśnie. On tutaj nie może przejść? O kurcze. Tak, co na chwilę nie krążycy bym powiedział. No ale... Sabotaż może. Delikatny. I jak to sobie otworzyć? Czy ten jest jakoś obsadzony przez strzelanie? Tego naprawdę mocno wątpię. A może by tam po prostu wejść na tą wieżę drugą? Chociaż nie, raczej to nie wyjdzie, po prostu to nie może się udać. Tam jest pusto. Kurczę. Powiem wam, że tylko jestem bez pomysłu. W tym momencie. Ale teraz zobaczymy, co tylko można zrobić, tak? Tutaj jeszcze raz. Eivor. Oj nie, no, ewidentnie myślimy o dwóch innych rzeczach z Eivorem. Ale no to jest po prostu po coś otworzone, no umówmy się. Może to rzeczywiście można tą wieżę wejść i po prostu użyć łuku snajperskiego, no. No kurczę, teraz to sprawdzimy. Bo tu jest naprawdę bardzo mocno tym zaintrygowany. Dobra, na górę. Witamy się z wolframik przydziałowy. Dlatego należałoby go ładnie zdobyć. Tutaj co możemy zdziałać? No, raczej niewiele. Na to no nie siada skan. Chociaż chyba, że siadło. Odłóż te kamienie.
Masz krzywdę zrobisz. Tam już Sunin poleciał. Ale ładnie siadło w nóżkę. I teraz tak. Tylko że my tutaj no za diabła nie mamy kontu, no kurczę. Dewersyjny jakiś jeden by się przydał. Inaczej, za pieszcy. To są te. Ach, drzewo jakieś może? Już naprawdę, no twórcy mocno zakombinowali z tym kątem. Ale chociaż no wiemy, że się uda. Jakoś. Nie, 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 ej wodo, nie. Właśnie tu. Troszkę wyżej się, jakbyś tu Ewa po prostu mógł stanąć na prosto, to byś otrafił według mnie. Bo da się. O Boże, jeszcze się niepokoją i męczą nikczemnicy. Gdzie oni są? Tam jest jeden. Masz w rozum. I tam jest drugi. Ty też masz w rozum. I trzeci. A ma dwa razy. Czemu nie? Tak jeszcze zipie? Jako musiałem przeoczyć w tym układzie. I teraz tak, bierz te strzały. I może ten słupek wejść Eivor 1. Słuchajcie, nie wiem, tutaj jeszcze mocno kombinuję, jak widzicie z tym kątem, ale no, najogólniej rzecz po prostu ujmując, to trzeba tutaj w jakiś wesoły sposób wleźć, chyba że a na teleportce możemy? Możemy tu wejść na teleportce? Zaraz zobaczymy. Chociaż na logikę, jeżeli to jest obiekt fizyczny, no bo to wiecie, taki jest, to powinni twórcy nam dać na to wskoczyć. No i właśnie. I tędy. Och, kurczę, tutaj no. Strzelać to oczywiście możemy, ale no. No jest krata, tak? I to trochę nam komplikuje sprawę. Przejdźmy może na ten jeszcze jeden bliżej. Chociaż nie, to jeszcze jest przecież ścianą, to jak bliżej na jeszcze jeden? Co to w ogóle mi rezonuje? Kim ty jesteś? Och, świetnie. Tak się pojawili nowi przeciwnicy od razu. Tylko że tak, że tamtędy nie możemy przejść, jestem zdziwiony wręcz. Chociaż może to było właśnie z powodu walki, ale. Ale mimo wszystko. Tutaj to wszystkie utknęły w okiennicy, najgorzej. My tu nie wejdziemy, no. Nie, nie ma opcji nawet.
Zresztą może w co to puścimy strzałę jakoś. No tak, pomysł jest dobry, ale... To tylko o to chodziło. Chodźcie no... Dobra, tam są czasami najprostsze, ale z są najtrudniejsze. Ale dobrze, nie będziemy tych typów dobijać, na tym mi szczerze mówiąc nie zależy. No już tutaj pomściliśmy przeciwnika, czy przeciwnika innego gracza po raz kolejny, tak? W związku z czym, no, jak na moje jest to już zaprezentowane i wykonane dość razy. A co, bierzmy skrzynkę Eivor i idziemy stąd, już. Ale nie powiem, zostałem bardzo mocno. Jednak ja prowadzę delikatnie w pole. Ale szczerze mówiąc, nie mam o to najmniejszego problemu. Także teraz pojedziemy zrobić synchronizację jeszcze póki można. I zajmiemy się kolejnymi aktywnościami pobocznymi tutaj. Tylko mam nadzieję, że w wypadku już kolejnych bogactw, to tak no... po prostu tam pójdzie o wiele sprawniej i szybciej niż obecnie. Gdzie jest ten punkt szybkiej podróży? A, to jest to najbliżej, czyli to będzie tutaj po środku siłą rzeczy. Ewidentnie. Tam też będzie do zebrania opal, dlatego sobie oznakowałem opal, a nie punkt. Bo to bez co by się nieco z sensem mijało, ale... No dobra, no już jest jak jest. I też słuchajcie, tutaj musi być gdzieś zelota. Bo dobrze, go brakuje nam jednego zelota do ukrzywdzenia. Żeby wszystkich tutaj, no... wesołków odesłać do światów. Zabijcie, że no, ten punkt jakoś szczególnie, no, wysoki. Nie będzie, no dobra, nie zawsze można mieć coś oczywiście ładnego. Takiego sobie jednego och, ach, nie? O, niedźwiedź, witamy. Tędy nie wejdziemy. The other side must be barred. No i tutaj, słuchajcie, no, troszkę problem. Trzeba jednak spasować przejście. A tak myślę, gdyby tu wziąć sobie i przeskoczyć. Miściak, nie przeszkadzaj, proszę. Zasadzę mnie strzały i co ci to da? Chociaż z tym jeszcze tylko było jedna strzała, to... Daj się Boże, to będzie kilka strzał. Oj, misiek, misiek. Uparty jesteś. Dobra, wziął i zdech. A my teraz co musimy ogarnąć? Skąd będzie co najlepiej skoczyć? Tu jest jakaś gałąź. Ale stąd wychodzi, więc to nie o to chodzi. Sobie wzięli chłopaki, że się osoba pół i do nich nikt nie wejdzie, ale oni do wszystkich wyjdą, więc mamy nieco problem. Chociaż gdyby to trzeba jeszcze pomęczyć, to myślę, że może miałby to jakiś sens. Jednak nie tędy, ta barykada, no też. Tak troszeczkę niefartownie. Ale a gdyby tak pokombinować? Nie tak. Tylko bardziej tak, to właściwie jest przejście jeszcze jakieś podziemne. To może tędy się da.
Dobra. Zatopiony, zatopiony chyba. Och, świetnie, żmije. Ale okej. Nic strasznego. Jest i tytan. Ja ten przez zawał wprost przejściu w dół całkowicie zapomniałem. Teraz ta kopa jest troszeczkę nad nami. No to jesteśmy, to przybył Eivor. Teraz sobie to otworzymy przejście. Troszkę myślę, że tak trzeba mówić, żeby mnogiej. Dlatego, że ja i ty, co z drogi widzu, a to razem jest nas dwójka i czasami korzystam z tej drzwi mnogiej właśnie. Nie ma żadnych cech częściej niż czasami, no ale już wiesz o co chodzi. Ej, wodo, no weź tu zejdź. Nie, 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 co ty wyrabiasz, chłopie? Chociaż Eivor naprawdę momentami sprawia, że z niego wątpię, bo zachowuje się tak, jakby miał co sekundkę na pizzę hawajską rzucić sobie musztardy jeszcze. I banana dodatkową, no to już... No budzi Eivor moje drobne obawy momentami. A, tu jest ten opal. A synchro musi być więc tutaj. No i rzeczywiście jest. Proszę bardzo. Myślisz, że mamy z sobą synchronizację. Jest się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Załatwimy parę spraw. Mianowicie to pójdziemy sobie na te opale, które są tutaj umiejscowione. Zawrócimy sobie tędy, pójdziemy tutaj. Najedziemy, posujdziemy stopniowo coraz niżej i niżej. Aż w końcu tutaj wszystko zostanie zrobione. A póki co to tyle. Kto dla was chce, trzymajcie się, pa pa.